Ja mało tego, że doświadczyłem odwiedzin o 6 rano, które zakłóciły mir domowy, to jeszcze dodatkowo zostałem opluty i wylano na mnie całe szambo ze strony Gazety Wyborczej. Po przesłuchaniu w domu przez funkcjonariuszy ABW, po tym jak zostałem wypytany o niejakiego pana doktora Zbigniewa Kękusia, o inne osoby, o których nawet nie wiedziałem, że istnieją, myślałem, że sprawa się zakończy. Byłem podsłuchiwany od 2014 roku i na podstawie tych rozmów jeszcze stwierdzono, że trzeba mnie jeszcze raz przesłuchać. Każdego Polaka chciałem przestrzec przed tym, że praktycznie każda rozmowa, każde nasze jakieś mówienie o czymś, nie daj Boże używanie metafor, że coś trzeba wysadzić w kosmos, czy tam coś, o jakiś, coś, co będzie związane z jakimś strzelaniem, ewentualnie wysadzaniem, jest już traktowane jako coś niebezpiecznego i możecie Państwo mieć o 6 rano odwiedziny, tak jak i ja tego doświadczyłem. Jako chemik zostałem podejrzewany o to, że będę organizował jakieś wybuchy, jakieś bomby i inne rzeczy. Mogę powiedzieć tylko o tyle, że miałem bardzo nieprzyjemne zdarzenie związane z najściem ABW, czyli o 6 rano obudzono moją całą rodzinę, łącznie z teściową i moją mamą, i było przeszukanie dokładne, ponieważ ktoś stwierdził, że ja przygotowywałem jakieś, nie wiem, bomby czy coś w tym rodzaju, ponieważ wyszło na to, że jestem zagrożeniem dla ustroju Rzeczpospolitej. De facto nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o ustrój Rzeczpospolitej obudy. Po wezwaniu do sądu okazało się, że jestem przesłuchiwany nie z tego, co ja tam ewentualnie robię, kombinuję jako chemik, ceramik, który skończył zacną uczelnię AGH pod imieniem Stanisława Staszica. Polecam Przestrogi dla Polski tegoż autora. Chciałem powiedzieć to, że jestem przesłuchiwany na okoliczność tego, jakie ja to organizacje reprezentuję w Polsce. Kogo ja, jakie organizacje znam, które byłyby zagrożeniem dla, jak to było napisane, bodajże dla ustroju Rzeczpospolitej, że moje działania były zagrożeniem dla ustroju Rzeczpospolitej. O, tak to dokładnie wyglądało. Na tym przesłuchaniu odczytano całkowicie moje zeznania. Tak trochę śmiesznie to wyglądało ze względu na to, że pan sędzia musiał przeczytać cytat, że pan doktor Kękuś jest dla mnie Nostradamusem dzisiejszych czasów. Zbigniewa Kękusia poznałem osobiście w Krakowie 2 lata temu. Zbigniew Kękuś jest osobą, która w moim przekonaniu jest swego rodzaju Nostradamusem, ponieważ sprawa dla ABW na YouTube przewidział w 2012 roku, że Donald Tusk za działania przeciwko narodowi polskiemu otrzyma posadę komisarza Unii Europejskiej. Może sąd chce wiedzieć, ile osób jest świadomych w Polsce tego, co się tak naprawdę dzieje w państwie polskim, do jakiego momentu to zmierza. W każdym razie przesłuchanie nie wniosło praktycznie nic. Owszem, w okresie, kiedy byłem przesłuchiwany, nie należałem do żadnej organizacji. Byłem sam sobie, że tak powiem, sterem, żaglem i okrętem. Teraz, tak powiem, należy do organizacji, która się nazywa Iskra. Jest to Iskra z Małopolski, gdzie bardzo byłem zaskoczony dobrym wynikiem, że po 2 miesiącach pracy mieliśmy ponad 8,5 tysiąca poparcia. Więc o tyle się zmieniło od tego czasu, że należy do organizacji i myślę, że ta Iskra świadomości powinna docierać do coraz szerszej grupy osób w Polsce,
żeby sobie pewne rzeczy uświadomić. Przy okazji chciałem pozdrowić pana Darka, który tam niedaleko Olsztyna miał te całe kłopoty, perturbacje. Mam nadzieję, że wszystko już u niego dobrze i że wejdzie na drogę sądową, żeby zaskarżyć państwo polskie o to, co go spotkało, bo to są jakieś absurdy. Tumany absurdów. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania Telewizji 7 i obserwowania, co się będzie dalej działo z różnymi sprawami i perturbacjami, a zwłaszcza moją sprawą. Mam nadzieję, że się państwo tym też będą interesować. Sprawą karną, którą wytoczyłem panu Adamowi Mitnikowi i panu Wojciechowi Czuchnowskiemu. Chodzi o pomówienia w Gazecie Wyborczej. Uważam, że godność człowieka jest najważniejsza i tego nie można tak zostawić, żeby sobie od tak pisać o człowieku, że jest ruskim agentem. W tym momencie traci wiarygodność i w ogóle jest postrzegany trochę nie za bardzo, bo przecież jeżeli gazeta tak opiniotwórcza coś napisała, no to na pewno coś w tym prawdy jest. Zapraszam jeszcze raz do oglądania Telewizji 7. Dziękuję za uwagę.